Trzymałabym, szmaciłabym, lała, aż by się krew pokazała!
Widzisz teraz, córko, coś przecież z tym zrobić trzeba. Nie da się więcej tak karków naginać. Boja już w tym głowa od wieków przecież jest tutaj i będzie nasza kochana polska mowa. I sami widzicie, jak pruskie zwierzę w szkole dokazuje za polską mowę dzieci nasze i cały Śląsk prześladuje. Nie, nie, coś z tym zrobić trzeba. To prawda, prawda, ale sami przecież wiecie, co z plebiscytem się stało. Z kim się nie gadało, to prawie jak jeden z lepsi za polskim Śląskiem stało. Polskie judasze Niemcom się sprzedali, wrzucając do urny swój głos, białą kartkę za Niemcami wrzucali. Teraz wierzyć nie ma komu, ino patrzeć, jak prustaki nas przegonią, a nam przyjdzie szukać domu. Tak szczerze, że nie będzie. Tak a propos, przypomniał mi się, jak jeden mój kolega żandarm, co to urny pilnował, jak to tam miał, jak zauważył, że któryś białą kartkę wrzucał, to on tę kartkę wyciągał i w to miejsce czerwoną wrzucał. Ale wiemy, i tak to wiele nie dało. No, dziążki, kończmy już te nasze służbanie. Po nas niedługo, drugo zima zostanie. A tu jeszcze kartofle do sadzenia nieobrane. Pole do końca niezaorane. Przecież Józef w polu orze. Już powinien wrócić. O tej porze. Dobrej, Józka nie znasz. On się znów dyskusję wdał. Będzie orał chyba jeszcze cały maj. A kartofle sadzić trzeba, bo się już nagrzała gleba. Ale jemu powie polityka, co nie wiecie. O, dajcie mi już Józkowi spokój. Co ma zrobić, to zrobi. Zresztą widzę, że już wjechał na ten turbo. Ale kiedy? Kiedy? No, to już wjechał, mówię. Weź no, odgrzej mu kartofli, córko, i nastawię każdego kureka przynieść. Ale poranił. Ale poranałeś to. Nie, no, może pożymy jakąś. No, no, ja bym zrobić. No, na czas już na to zrobię. Stawaj, stawaj! Obiad czeka! Co, rolady są na to, co? Jak rolady? Raz nie chcę, tylko siadaj. To jest obiadaś kartofle i maślonka. Ale my przyjdą. Przysiadaj nie po pęce. Poszykować trzeba gościu miejsce. Przecież będzie spodziewamy się. A kto przychodzi? Oni wychodzą, wychodzą. Jak ważny gość. No i czy co zawsze? Czy jest zrobić? Cinek, cinek. Znowu wielka konspiracja. Po co komu tajna praca? A w jakiejście pan pokazał, że znów będzie pruska władza. Chodźcie, tak dalej być nie może. My musimy coś z tym zrobić. No i zrobimy. Choćby kamienie do nim ciepia. Przyrostać mi musi. No i my zrobimy, nie ma. Za nasze krzywdy chwyca za broń. No i dobrze. No, ojciec, no, albo życie, albo zgon. Nie ma. Jedz, nie rób miejsce. Józek, a jak tak daleko u ciebie z tym polem? Mama, ty się nie, pole nie zając nie ucieknie. Ciągle o tym polu. Dzisiaj są ważniejsze sprawy niż pole. Ale kartofle trzeba sadzić, grunt trzeba naciągnąć. A ktoś to musi zrobić. Zrobię. Do dziury, do roboty. O. Marysia, Masia, do obory. Nakarmić zwierzęta, bo nic nie jadły do tej pory. A ty, Tereska, kartofle z rybną obirać do kulory. A ją mogę jeść? Ty możesz jeść, a jedz prędko, matka, słuchaj no. Gorzki to miasta niedługo przyjedzie. Po prostu z roboty jedzie, więc trzeba będzie po jakąś wieczerzę przygotować. Czemu? Musimy przecież począć z domu. Będzie jodko, co my. O, dobrze. A ty, chłopie, rób tak dalej, z agitacją tak nie szalej, bo Niemcy są podenerwowani, zaraz wpadną z pałami. Aha, już wpadną. Ej, no nie bój. Nie, niech do przyjdą, to przy, spuszczaj, poszują. O, właśnie. O. Sobie radę, tak, da sobie radę. Co się dzieje? Co się dzieje? No, co się dzieje? Kogo nie ma? No jak nie ma? No jak nie ma? Co ty się stało? O Józku! Co ciebie się stało? Chodź na minę! Terenia! Tereska! Wolno, szybko, szybko! Co ty się tam... Co się stało? Pobili cię! Psie, syny!
Jak my z roboty wyszli, to już ta banda pruska stała i na nas czekała. Ja nie miałem nic do obrony, tylko mnie ta torba osłaniała. Tak mnie po gębie lali, tak mnie skopali. A policja przemysłowa stała, głupkowato się tylko śmiała. Ale zawsze zbrudzę prawa to są. Ale potem reszta naszych kamratów na nich się dała i ta banda niemiecka w miasto spieprzała. Aż się kurzyło. Dobrze, żem wypłaty do trzewików schował, bo by mi pierony zabrali. Boże, wychowaj, daj! Do chrenle złożę, a do koszynika schowaj. Schowaj, mamo. No. Widzisz, matka, widzisz, coś tu przecież z tym zrobić wreszcie trzeba. Powiem ci, już niedługo legendy śląskiej stanie się cud. My, Ślązacy, my to jesteśmy jak śpiący rycerze. Już się będziemy budzić, my, piastowski lud. Jak będzie trzeba, trzeci raz powstaniemy i złączymy się wraz z Polską krwią już na wieczny czas. Człowieku, ten twój patriotyzm do nas to nieszczęścia doprowadzi! Aż, zaraz nieszczęścia, matka, przestań z tym nieszczęściem. A co tu ci tak, ta moja mama, co ci tak bardzo? Wadzi, nie wadzi, tylko co ja wiem, co w 19 roku było. A tak, pamiętam, to był chyba kwiecień, tak jakoś na święta, żeście to powstanie szykowali. Waszą polską organizację wojskową Niemcy wtedy rozwiązali. No i co z tego, że rozwiązali? A niektórych członków organizacji aresztowali. A resztę pozwalniali, boście strajkowali. Mało co to by was pozabijali. A, ja tak się znowu nie było. Ja się w politykę nie baw, bo nie wiesz do końca, jak to było. Powstanie zbrojne to dopiero 17 sierpnia się zaczęło. Ale my już od kwietnia się szykowali. No, politycy zakazali. Nie chciano drażnić zachodnich mocarstw w przededniu podpisania traktatu wersalskiego. Korfanty był przekonany, że traktat przyniesie pokojowe i bezwarunkowe wcielenie Górnego Śląska do Polski. A gdzieśmy myśleli, że Niemcy, tak. Się Niemiec bez walki stąd wyniesie. Ale my i tak tę walkę podjęliśmy. Tak było. Walczyć chcieliśmy, bo terror niemiecki tak się dawał nam znaki. Zwłaszcza ze strony Francuzów. Przecież pamiętam, że bez przerwy były jakieś zatargi i draki. Co mieliśmy brać od Niemca same resztki? Tak, może im to wolno było na nas czekać, ale co? Może jak potulne małe pieski? Tak, może jedno czekanie. Choć nas była kupa. Prawie 11 tysięcy członków Polskiej Organizacji Wojskowej. 14 tysięcy ochotników gotowych chwycić za broń. Tak było. Tak. To powstanie musiało upaść. Bo nie było dobrze przygotowane, było źle koordynowane. Ale niektóre miasta, takie jak Dekary. Bytom! Czy Mysłowice? O, Mysłowice, tak. Były przez nas chociaż przez kilka godzin opanowane. No i co wam to dało, jak musieliście się potem kryć i do Polski uciekać? No. Ci, co się bali, to uciekali. A zresztą też im się to chwali, bo wiecie, czy na nich ludzi z Polski, za Polskim Śląskiem agitowali. I tak mamy na jak idzie rozkaz to węczu, walczyć będą razem z nami. A w drugim powstaniu też my nic nie wspierali. Podczas żeście akcję zbrojną w lublinieckim powiecie agitowali. Jak pamiętam, to 9 dni powstanie trwało. Tylko 9 dni. Mamo, no i co, że 9 dni? Co 9 dni? Ale Polska Organizacja Wojskowa z Porozumieniem Pan ten dała mi do 9 dni. No ale my w dzielnie walczyli. Powstańcy za ciebie, to walczyli, ale z siłą Niemiec się teraz przeliczyli. No i cośmy do Niemców, to do Polaków my wywalczyli. Plus coś tam uzyskał. No ale co? Jak co? Siostra, jak co? Niby co? Jak tak dalej jest, jak było? Sylwii, co ty
tam wiesz, politycy. Sypą niemiecką organizację tych haharów zlikwidowali, tak? Zlikwidowali, a na ich miejsce powołali. Tego ciekawe, powołali mieszaną komisję plebiscytową. Powołali. I niektórych, mało tego jeszcze, niektórych ślązoków dawali na urzędy niemieckie. A na stanowiska, dostali, tak nie. Mama, na wasze gadanie. Lepiej cicho siedzieć, nic nie wiedzieć. Zająć się swoją robotą, bo milczynie to złoto. Tak się mamie dobrze mówi, jak nosa poza chałupę. Nie wyściubi. Chyba, że tylko do kościoła w niedzielę. A co się dzieje, to matko wiecie niewiele. Nie za wami. Polityka nie za wami. Za wami młodymi człowiek nie nadąży. Idę zrobić lepiej tą kolację, bo przyjdą goście i mogę nie zdążyć. I tak będzie najlepiej. Tak. Ja ci pomogę, mamo! A z pomówki swojej kontrolianki to dzisiaj przynieść mogę? O nie! Dzisiaj nie niedziela! No. Przynieś dziecko, przynieś im ten samochód, bo jak goście przyjadą, to i lepiej będzie przecież coś trzeba. Kościół. Siadajcie! Siadajcie, prawie wieczerzać będziemy, siadajcie, proszę. I co, widzę cało i zdrowo dojechać w tych czasach niebezpiecznych bardzo ciężkie i tak. A wiecie, może to zjemy, no, my prosto z roboty. No wiemy. Do Lublińca pociągiem, a dalej piechotą. Piechotą, a czy ciężko to piechotą? A może byśmy się umyli? No, proszę bardzo. Chodźcie, bo tym ciepłej na arenie. A trzeba się ogarnąć, bo wyglądam jak te fleje. A słuchajcie, Pawle, ten rozkaz do kamraków naszych na granicy do Her Polski dostarczony. Oczywiście, zaraz następnego dnia. Tu mam na was jakiś przywieziony, zarakowany, nie wiem co tam, ale to jak pisze, do rąk własnych komendanta. Józef, mam na zaciągnięcie. No i co, Siadajcie. Coś mi się zdaje, że ktoś w ogródku się czai. Ktoś w ogóle budę i przyspuszczę. Niech ten, kto tam łazi, strach mu się daje. Zabawnia! Widzieli, że do nas idziecie. Obcych poznali i na pewno te stuplery kogoś na krzyżu przysłali. Powiedzą! Powiedzą, co się święci! Chwyćmy za broń, za krzywdy nasze wam zapłaci Górnego Śląska twarda dłoń. Honoru Polska nie utraci. Nikt nie myśla w granicy, co będzie własną krwią. Garstki ziemię od rany z dawna ją miasto skocną. Długo spał nasz Górny Śląsk, długo biały orzeł spał. Odsnął się i pamięta, że od kiedy Thank you.
trącą się i pamięta, że on wie. To prawda, panie, ale powiedz się, panie, czy my mamy jakąś broń na stanie? To walczyć chce? Broń dostanie. Choć może nie wymarzoną, ale z prawdą i w naboje uzbrojoną. Tylko tyle. Kolego, na początek wsparcie od poznaniaków generała Raszewskiego dostaniemy. Dostaniemy? I od krakowiaków, którzy wzajemnie broń nam przez granicę przerzucali. Związek Przyjaciół Górnego Śląska Giwery nam dał. A Wielkopolska, słuchajcie, przekazała wóz pancerny. Będziemy mieć pociąg pancerny. Drezyny opancerzone. I zdobyte od Niemców magazyny pełne amunicją wypełnione. Amunicji mamy 30 tysięcy sztuk. Ale jak ruszymy, to na Niemcach resztę zdobędziemy. A wiecie, ile się chłopa do strzelców bytomskich rwie? Te koszary to aż pękają w świe! Młody zęb! Wojska zaciągają. Sama siebie, bo za roczek, za dwa, powrócę do ciebie. A jak nie powrócisz, listy będziesz pisał. Ty będziesz czytał. Tak znowu w ręce trzyma gewerę. To Prusak tak stwierdza zewnętrzny, aż mu ten zapał po Śląsk nasz wieronem przejdzie. O, jakie wojownicze, a pan, powiem jeszcze, że my tam przy kopalni też taki skład amunicji mamy, tylko zakamuflowany. Czekamy na rozkaz! Niemcom się nie damy! Nie damy! Zdradzą was kamrać, bo się będą bali, bo każdy, kto na Niemca pójdzie, swoją pracę straci. A nam petele odbiorą, co nam hrabia podarował. Z czego będziemy żyć? Lepiej tam cicho być. Matka, zmiłuj, że się ty zawsze tylko przychodzi już, a przecież widzisz, że nad nami myśliwa, że nie widzisz tego Włosi, Anglia, przymierzeńcy, odrzucili się na pierwszy od nas i tak sobie uradzili, i że nas trzeba dać Prusakom. No, nie, chłopy, odpowiedzę im kierowisko na to. Oni tam w Warszawie sobie dywagują, akcji zbrojnej nie chcą, ale my chcemy być w całości na polskim wolnym Górnym Śląsku. I tu nie ma nic do dywagacji. Wybieraczcie! Stos dublery! Zaraz dostaniecie wcieli! Wyżej! Co? Za mną! Bez granaty! Wezu! Od szafy utaty! No patrz, go wezu! Boże, wezu! Ja zabraniam! Chłopcy, stójcie! Jeszcze was zabiją w ulicę! Nie
puszczają i w różnych kątkach Śląska ich wysadzają. Bandy 100 stuplerów i zorganizowaną działę Rejsfery. Tu! No prawda! Pęta prawda! A okolica tylko patrzy, jak na Śląsk. Śląsk zalewają Prusacy. Na granicy nie pilnują i tym sposobem bojówki niemieckie przepuszczają. Ale my tu gadu gadu. A czas ucieka. Myślę, Pawle. Tak. Już niedługo nabijemy Niemcom ćwieka. No mam tak. Nas tu ze sztabu przysłali odkorzonego. Abyście byli przygotowani. Innych powiadomili. Tych, co na waszej liście byli. I tam, gdzie trzeba, się stawili. Tak. Załatwione. Wszystko załatwione. Wiemy, żeście tu, na tym terenie lublinieckim, dobrze budowali. I wam się to chwali, Pawle. Starali. Znowu pójdziecie, ojciec! A no, pójdę, dziecko, jako wasz ojciec, jak i ojciec ojca mego i ojca dziad, co z legionami przemierzył cały świat. No pójdę, szukając drogi przez krew i blizny do naszej wolnej, kochanej polskiej ojczyzny. No tak, no człopa, no. To wam się chwali, panie Pawle, to wam się chwali. Jeśli tak, to macie tu papiery, do sztabu w Lublińcu, albo do Lubecka, do komendanta Jaroszka. Jakby go nie było, to do wicekomendanta Jerominka. Zrobi się. Te papiery macie oddać i nie daj Bóg, żeby wpadły w ręce wroga. Nie możliwe. Proszę. Dzięki. No to my już wam dziękujemy. Dzięki. Bo za pociąg iść musimy. To ja was furmanko zabiorę, żeby was ktoś... W nocy napaść może. No, wiesz. Dobra, na razie. No to szczęść wam Boże! Szczęść Boże! Mamy mamę! Matka, ja bym też musiał z tym jechać. A ty Janek! Do powstania się wybierasz! Mnie na samej myśl o wojnie zeszce zamiera. A pójdę na bój. To nasza ziemia i nasz kąt. Niemcy, niech się wynoszą stąd. Tym razem nie da rady nam oszczerca. Nie odmienią mego serca. Będzie nasze prawo i nasz głos. W śląskich rękach będzie śląski los. Dla mojej wolnej śląskiej ojczyzny pójdę na bój. A któż to po nocy nas nawodzi? Pewnie sto stuplerzy, a wojny niemiecki złoty! Otwarty! A to ty? A co Zośka rodzi? Nie, to nie o to chodzi. Wiecie, coś się chyba dzisiaj w nocy zacznie. Bo tam od strony południa słychać mocne strzelanie. Jakieś chłopy zbierają się przy karczmie. Przez okno nie widziałam kto. No to ja już jutro do roboty nie pójdę. Albo musieliście jakąś bójdę. Też by mi się chciało wam głupoty pleść i po nocy kawał drogi wejść. Żono, zaczął się, szykuj jakiś chleb na drogę i odzienie ciepłe daj. Mówi, może tu jeszcze kupaj, ale noce głodne. Zbieramy się, chłopcy. Ja tu już jestem spakowany. Szostry, weźcie połóżcie chleba, smalcu, dość nałóżcie, żeby każdy z nas siłę miał. Kiedy nam w świecie przyjść na płac znowu? To już, tato, bracie. Iż musicie, już powstania czas! Tak. Ja też na ojciec! Ty, no nie wiem, Józef, czy ja co matka na to powie, to Józef, dobrze. Ty się na bojaźce nie znasz, ty wolę robotu masz! No. Nie zostawiaj nas tu same, jak my sobie damy radę? Męskiej siły brak! Jakoś sobie poradzicie, żniwa jeszcze daleko. Janek! To tato! Do tego czasu wrócicie już! Myśmy pójdę, to wrócimy.
Tak, na nas już czas, no. Także ojciec, mamy dzieci, a ty tutaj też pilnuj gospodarki, bo nie wiadomo jak to będzie. Ty będziesz się z Bogiem, zostanie z Bogiem. Zostań, synku, chociaż ty. Popatrz, jak mi z oczu płyną łzy. Nie żal nam dzieci. Tak się boję, Wojty. Już mi jedno przeszło.
dzisiaj i tak długo walczyć będą, aż nastanie cisza. Słyszysz, matko, salwy biją na Prusaka dzisiaj i tak długo walczyć będą, dla rozejmu wieczny pruski kadans swoją piastowską dłonią twardą i poszli bez wahania, wiedząc, że jego naszaniec wbrew zagranicznym dyplomatom odbierze dzisiaj co polskie śląski powstaniec. A matki, żony, siostry, córy walkę z wrogiem złotoczą inaczej, dając im chleb na drogę i błogosławiąc na czole znak krzyża. Zwycięstwa im znaczą. Ich oczy
czerwone od płaczu, ze zdujną skronią w pocie trudzie, pracują za nim podwójnie, czekając na wieści, czy wrócą, chcą wierzyć i myślą o służbie. A walki wciąż trwają i trwają. Miesiąc kolejny mija, strach w sercach większy narasta. O ziemio śląska, odpowiedz, czyjaś ty, w końcu czyja? Odpowiedziała. Ciszą. Duchem poległych powstańców. Ja jestem wasza. Już wyzwolona z wrogich kagańców. Nie rzucim ziemi, stąd nasz ród.